gonią nas. Zapraszamy do naszych komentatorów. A to ciekawa sprawa, ciekawa uwaga z tym drugim polem startowym. Szybciutko sobie przeanalizowałem w programie. Rafale, z drugiego pola w 6 przypadkach zawodnicy przywozili po jednym punkcie, natomiast w jednym z wyścigów 0. No i ciekawe, bo teraz Michael Jensen, który w drugim starcie pojechał całkiem dobrze, pojedzie z tego pola. Pojedzie Janusz Kołodzin, ale teraz z pola A Maciej Janowski i Krzysztof Kasprzak dostanie jeszcze jedną szansę. Z tego, co mówił trener Piotr Paluch, tak to będzie wyglądało. No zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia tego wyścigu, bo największym znakiem zapytania jest na pewno ten zawodnik, którego Państwo teraz oglądacie na swoich ekranach. Zmieniony motocykl, poszukiwanie ciągle optymalnych ustawień motocykla do tej dziś twardej nawierzchni Tarnowskiego Toru. Ten, który już te ustawienia znalazł, Matej Żagar też z zaciekawieniem spogląda na tor, no bo to, o czym doskonale wiemy, no ten tor i każdy tor trzeba obserwować. Gdzie jest polewany, jak jest polewany, jaka ta liczba wody jest wylana, jak jest równa. No a poza tym zawodnicy też liczą sobie te punkty i emocjonują się wyścigami kolejnych. Kołodziej, Jensen, Janowski, Kasprzak, start do wyścigu 8. No, po nim będzie się cieszył Maciej Janowski. Próbował ukraść start, ale nie dał się na to nabrać sędzia Marek Wojaczek. Janusz Kołodziej z przodu. Czy w kasku białym jadący Jensen, Jensen? Janusz Kołodziej, a Maciej Janowski po tym nieudanym starcie jedzie na czwartej pozycji, ale będzie z całą pewnością atakował swoich rywali. A więc po pierwszym okrążeniu Janusz Kołodziej, jak widzimy, daleko z przodu. Potem para gości i Maciej Janowski, który będzie robił wszystko, aby ich przynajmniej rozdzielić. Przed nim Jensen Jensen. Wczoraj w Pardubicach Maciej zwyciężył z Duńczykiem w bezpośrednim biegu. A jak będzie teraz? Jak na razie Duńczyk jest z przodu? No i to jest przewaga, dobre kilkanaście metrów. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz szeroko z tego wyjazdu wyjechał z tego łuku, wyjechał Janusz Kołodziej. Rozciągnęli nam się teraz zawodnicy dosyć mocno. Jeszcze jedno okrążenie przed nami. Czyżby więc remis? To byłby drugi remis w tym meczu. Janusz Kołodziej cały czas pierwszy, jego śladem jedzie w kasku żółtym Krzysztof Kasprzak. No i pewnie już tutaj nic się nie zmieni. Jeszcze atakuje Maciej Janowski, ale nie da rady. No i Maciej jak na razie trójka w biegu juniorów, a potem dwie jedynki. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Zwycięża Janusz Kołodziej po tym niepowodzeniu w poprzednim wyścigu. Tym razem dał sobie radę. Następne dwie pozycje dla zespołu gości. Kołodziej, Kasprzak, Jensen, Janowski. 3 do 3, 29 do 19 w tym meczu, a w tym meczu 71 do 66, a więc 5 punktów przewagi Jaskółek. Moment startowy. Tutaj próbował Państwo, zobaczycie, kask niebieski. O, Maciej Janowski, by ukraść ten start. Nic z tego nie wyszło. Najwięcej stracił. Moment startowy równy i Jensena z tego drugiego pola i Kołodzieja. Jensen poszedł tutaj wąsko. Wydawało się, że to on, no niewiele naprawdę zabrakło, by zablokował tutaj Janusza Kołodzieja. Kołodziej jednak nabrał prędkości i jechał troszeczkę szerzej. Tam jest większa możliwość nabrania prędkości na wyjściu z tego pierwszego łuku. No i uciekł rywalom, no i mógł tylko i wyłącznie delektować się tą jazdą po tym twardym, równym torze w Tarnowie, bo zagrożenia ze strony rywali w tym wyścigu nie było żadnego. Jeszcze tak a propos Macieja Janowskiego. Ja rozmawiałem z kilkoma arbitrami i oni mówią, że no, pilnują Maćka, bo on jest takim startowym złodziejem. To oczywiście cudzysłów. No i mają na niego oko, jak to się mówi. I tutaj, a Maciek też często ryzykuje. No i tutaj Marek Wojaczek było widać wyraźnie, prawda? Ten ruch Maćka, a Marek Wojaczek spokojnie przytrzymał tą taśmę. No i ten start zadecydował o niepowodzeniu juniora Tarnowskiej.